Dzień dobry, dzień dobry. Minęła godzina 19. .00. Powinniście już nas e, słyszeć, a już za sekundę zrobię tak, żebyście nas też widzieli. O, powinniście też nas widzieć. E, dzisiaj jestem tutaj z naszym mentorem Oskarem. Cześć. Cześć. E, I będziemy rozmawiali o tym, jak wygląda praca e, mentora Kodilli. E, dajcie znać w komentarzach, czy nas e, widać, czy nas słychać. Bo zawsze, zawsze to warto sprawdzić na samym starcie. Ok, przejdźmy może do samego, samego planu naszego webinaru. Bo to dzisiaj dzisiaj w zasadzie będzie dość prosta agenda. Zaczniemy od wprowadzenia, na którym jesteśmy obecni. Ja trochę opowiem o Kodilli, trochę opowiem o tym, co, o czym dzisiaj będziemy mówić. No i, no i nas oczywiście przedstawię dla tych z Was, którzy, którzy jeszcze nas nie znają, jeszcze z nami nie mieli do czynienia i webinar jest ich pierwszym spotkaniem z Kodillą. Potem sam wywiad, czyli będziemy rozmawiali o tym, będziemy z Skarem rozmawiali o tym, co robi mentor, jakie ma, jakie ma rady dla ludzi, którzy zaczynają zaczynają się uczyć i jak ze własnego doświadczenia widzi tą naukę programowania. Mam też taką, po, po tym wywiadzie mam też taki element, w którym zebrałem z ponad 500 opinii, które nas, nasi kursanci wystawili mentorom, te rzeczy, które najczęściej się powtarzały, które chciałem Wam pokazać, żebyście zobaczyli, jak z punktu widzenia kursanta też, też wygląda współpraca z mentorem, i potem oczywiście będzie miejsce na wasze, na wasze pytania i odpowiedzi. Ja już widzę, że zgłaszacie, że i widać, i słychać, i jest ok. No to super, bardzo się cieszę. I dobra, to przejdźmy w takim wypadku przejdźmy do, w takim wypadku. Aha, zanim jeszcze to wszystko. E, tak, pytania na koniec, to już wspomniałem. E, jeżeli nie możecie dzisiaj z nami być do samego końca, e, albo w pewnym momencie będziecie chcieli przerwać, to oczywiście webinar będzie jutro dostępny na YouTube. Będziecie mogli sobie e, zobaczyć ten webinar i nadrobić. Także podejrzewam, że to jest pytanie, które najczęściej się pojawia. Tak będzie możliwość obejrzenia webinaru już po jego zakończeniu. A teraz przejdźmy do, do, do naszego przedstawienia. Więc jeżeli nie wiecie, kim jesteśmy, no to Kodilla jest najchętniej wybieraną szkołą programowania według Instytutu Badań Rynku DRB Polonia. Uczymy od zera, krok po kroku, na czterech ścieżkach obecnie: web developer, java developer, front-end i tester automatyczny. E, oferujemy opiekę i pomoc mentorów i tutaj akurat e, dzisiejszy cały temat webinaru będzie, będzie e, odnośnie tej właśnie opieki i pomocy e, wszystkie nasze bootcampy są bootcampami przez internet, czyli są e, zdalne, możecie je robić w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie e, oprócz tego oferujemy test predyspozycji godilla.com/test. Tam możecie sobie go wypełnić, jeżeli chcecie zobaczyć, czy programowanie to jest coś, co, co jest dla Was. Taki test to jest, składa się z 30 pytań, i na następny dzień dostaniecie odpowiedź z sugestią, w którą stronę iść, jeżeli chodzi o naukę programowania. Oferujemy program gwarancji pracy, czyli jeżeli wybierzecie jedną z naszych dłuższych ścieżek, czyli web.de.e.o., oh, przepraszam. Web Developer Plus, Java Developer Plus, to możecie też do, nie, do nich wybrać program gwarancji pracy, który w wielkim skrócie nakłada pewne obowiązki na nas, nakłada pewne obowiązki na was, ale jeżeli wszystko zostanie spełnione, no to my, my jakby obiecujemy, że znajdziemy wam pracę po ukończeniu naszych dziewięciomiesięcznych bootcampów, a jeżeli tak się nie stanie, no to dostaniecie zwrot kosztów, które ponieśliście na poczet bootcampu. Oprócz tego oferujemy też doradztwo i zapraszam was serdecznie na slash doradztwo Tam możecie się zapisać na rozmowę z jednym z naszych kolegów. I oczywiście ta rozmowa trwa 45 minut i ze względu na to, że ze względu na to, że każdy jest unikalny, każdy ma inne podejście, no to nasi koledzy podpowiedzą jaką ścieżkę dla siebie wybrać. I w którą stronę pójść z programowaniem, ja polecam: to nic Was nie kosztuje, no tylko te 45 minut, które spędzicie na telefonie. No dobrze, no to, to tyle, jeżeli chodzi o nas, a my, my dzisiaj będziemy rozmawiali raczej o, o mentorach, czyli, czyli o naszych nauczycielach. Jest z nami Oskar, ja już przejdę do samego, żebyście nas widzieli lepiej. O, i słuchaj, i przechodzimy od razu do, do, do jakichś takich pytań. Chciałbym, chciałbym, żebyś, chciałbym, żebyś może na starcie trochę powiedział o sobie ze dwa zdania, czym się zajmujesz na co dzień. A, tak, jak już wiecie, nazywam się Oskar. <grym> jestem mentorem w Codilla od około dwóch lat. Na co dzień jestem frontend developerem w Katowicach. Zajmuję się powiedzmy największym komercem e w Polsce takimi markami jak MediaMark, Media Expert. Czy na przykład iSpod, Dizzy, Sizer i tak dalej. Czyli powiedzmy taki, taka pigułka największego e-commerce'u w Polsce. Jestem tam frontendowcem. No i tak naprawdę po godzinach udzielam się jako mentor w Codilla. Tyle. Super, to brzmi, brzmi, e, brzmi niesamowicie. Powiedz mi, e, jakby zaczęłeś e, od dawna, pracujesz, pracujesz przy takich markach? E, wiesz co, tutaj akurat pracuję stosunkowo dość krótko, bo od lipca tego roku. Natomiast, jakby moja ścieżka z programowaniem ciągnie się gdzieś tam od 11 roku życia. E, wtedy dostałem pierwszy komputer i, i zaczęło się programowanie takie, powiedzmy. Swoje. Później jakoś tak wyszło, dostałem pierwszą pracę jako programista stosunkowo dość wcześnie, bo jak miałem 18 lat, to zacząłem pracować jako programista. No i jestem programistą do dziś i, i lubię to okay. staram się jak najbardziej udzielać. Okej, okay. a możesz powiedzieć coś więcej o tej pracy, o tej pierwszej? Bo tak, to, wiesz, co to wyszło tak, tak trochę e, z przypadku, bo w technikum e, chodziłem do technikum informatycznego e, w moim mieście. No i tam w trzeciej klasie masz coś takiego jak praktyki zawodowe. No i jakby udało mi się dostać do takiej firmy, która zajmowała się właśnie programowaniem e-commerce. Nie były to jakieś duże marki, natomiast sklepy były jakby potężne. No, i jakby po tym miesiącu, praktyk firma stwierdziła, że okej, okay, fajnie, że się angażuję i że mogę przyjść do nich na stałe. No i tak to się zaczęło. Później chodziłem, jakby do szkoły, jednocześnie po szkole chodziłem do pracy na kilka godzin. Potem po szkole, jakby już pracowałem tam na pełen etat, pracowałem tam później trzy lata. No i, no i jakby później rozwinęła się moja kariera jakoś tam dalej, jako typowego frontendowca. To przyzwyczajony jesteś do tego, że spędzasz raczej naście godzin dziennie tak, w pracy. Tak, tak, tak. No, jakby jestem przyzwyczajony do takiego trybu życia. Lubię to. To nie jest coś, co gdzieś tam sprawia mi, sprawia mi problem. Po prostu lubię to, co robię. I tak naprawdę powiedzmy, że to jest coś, w czym się kształciłem, co jakby dodatkowo jest gdzieś tam moją motywacją. A powiedz mi, jeżeli oczywiście możesz zradzić, nad jakim komercyjnym projektem obecnie pracujesz? Obecnie jestem w projekcie właśnie Media Ekspertu. Nie za dużo mogę gdzieś tam powiedzieć technicznych rzeczy, natomiast siedzę gdzieś tam bezpośrednio, bezpośrednio w Media Ekspert obecnie. Okej, okay, super, super. No to to jest taka rozpoznawalna marka, no i jakby. Tak, tak jakby nie, nie patrzeć dość, brzmi to jak bardzo duży projekt. A powiedz mi jeszcze raz, jakbyśmy się trochę tylko cofnęli, cofnęli do tego twoich początków, mm -hmm. jak zaczynałeś, zaczynałeś programować, mówisz, że dostałeś pierwszego kompa. Od czego zaczynałeś? Jakie były te pierwsze, e, pierwsze Wiesz rzeczy? co, to było coś, bo wcześniej jakby trochę bowiem się grafiką komputerową, raczej gdzieś tam nie miałem komputera w domu, natomiast chodziłem, wtedy jeszcze były kafejki internetowe, chodziłem do kafejek, tam, tam zawsze był Gimp jakiś, coś tam się bawiłem tym. To pierwsza, jakby, jak dostałem swój komputer, to stwierdziłem, kurde, może bym sobie gdzieś tam napisał jakąś taką portfolio. No i wyszło tak, że napisałem sobie jakąś tam bardzo prostą stronę w HTML z jakimiś obrazkami, tytułem. Oczywiście to nigdzie nie zostało później wstawione, natomiast gdzieś na strychu mamy na komputerze, jest szansa, że ta strona się znajdzie. Spoko, czyli od razu, od razu pierwsza strona, od razu jakieś tam próby z pierwszą stroną. Tak, Raczej w ten. Zawsze jakby byłem taką osobą bardziej, e, która zwraca uwagę na design niż, niż powiedzmy te bebechy gdzieś tam pod spodem. E, więc jakby zawsze ten świat frontendu gdzieś tam mnie ciągnął. Spoko. No to jak, jak, jak rozmawiamy o właśnie tych projektach, powiedz mi, e, a taki najciekawsza, najciekawsza rzecz, która Ci się przydarzyła, o której już możesz powiedzieć? E, wiesz co, taki najciekawszy projekt, chyba, który prowadziłem, tak z perspektywy czasu, e, to był projekt dla hurtowni sportowej. To, e, to jest marka Football Sport, to znaczy to należy do, do właściciela Sportech. Oni mają jakby trzy sklepy. To był pierwszy sklep, właśnie w tej mojej pierwszej pracy, który robiłem. Jakby tam najbardziej chyba się tak angażowałem, bo wiesz, to był taki pierwszy komercyjny projekt, taki, że fajnie się pokazać, jak to wszystko wygląda u ciebie. No i to był chyba projekt, który najbardziej gdzieś tam utkwił mi w pamięci. Do dzisiaj go prowadzę. Gdzieś tam po godzinach powiedzmy, supportuję trochę ten projekt. No i to był chyba taki najlepszy projekt, który gdzieś tam z perspektywy czasu uważam za, za takie, powiedzmy, swoje dzieło. Okej, okay, uważasz, uważasz go za najlepszy, dlatego że jakby miałeś tak dużo wkładu w ten projekt, czy dlatego, że to był pierwszy projekt, Więc wiesz co chyba, się. chyba chyba to i to, bo to, to był to. jakby taki projekt, gdzie jakby... Tak jak mówię, to był pierwszy projekt, więc jakby musisz się zaangażować w niego, pokazać się w firmie, że, że gdzieś tam jesteś, jesteś wart tego projektu. No i dodatkowo, jakby też wizualnie pamiętam, że, że wprowadziłem tam trochę nowinek, które w tej firmie jeszcze gdzieś tam nie były wprowadzane, co jakby przyniosło to, że gdzieś tam później bardziej się w to angażowaliśmy, więc to jakby najbardziej zapadło mi w pamięci. Z perspektywy czasu tych projektów, które gdzieś tam prowadziłem, a było ich naprawdę sporo już, już przez te kilka lat spoko. To może przejdźmy do, do samej nauki programowania. Czy Twoim zdaniem, jeżeli, jeżeli ktoś chce zostać programistą, jeżeli ktoś chce zostać frontendowcem w ogóle, to czy każdy może to zostać frontendowcem, czy trzeba mieć jakieś cechy, czy myślisz, że to zależy od po prostu? Myślę, że to jest trudne pytanie, na które okay. nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ja, jakby zawsze uważałem, że jeśli ktoś się zaangażuje i. I poświęci temu bardzo dużo czasu i gdzieś tam całego siebie, to każdy jest w stanie zostać programistą, bo to nie jest tak, że to jest ścieżka tylko dla wybranych. Natomiast bardzo dużo ludzi po prostu ma taki słomiany zapał, że a zobaczyli, że coś tam powoli nie wychodzi, to jakby rzucają to w kąt i jakby twierdzą, że tych problemów nie da się rozwiązać. I tu właśnie ci ludzie, którzy się angażują, wychodzą gdzieś tam naprzód, i, no i oni później. Trafiają na ten rynek pracy. Spoko, Do, to wiesz, to się, to się jakby fajnie pokrywa z tym, co, co my mówimy, bo najczęściej jest tak, że, że faktycznie zwracamy uwagę na to, że mm, że z jednej strony jest taki żart, nie? że ka z każdego zrobimy programistę, tak. każdy zostanie programistą, ale tak naprawdę jak ludzie mówią, że no nie nie każdy może zostać, to często też zwracają uwagę na to, że to nie zależy od tego, co wcześniej robiłeś, czy co wcześniej tak. potrafiłeś, tylko po prostu od nastawienia e, takiego, mm, no myślę, że też tak, takiego tward twardego charakteru. Tak, to w ogóle się to... przekłada no. chyba na wszystko, nie? niezależnie tak. czy... Tu trzeba jakby pamiętać o tym, że zawsze przyjdą te pierwsze tak zwane potknięcia, no i żeby zażwić to jak, jak taka motywacyjna, powiedzmy, gadka, ale wtedy nie można gdzieś tam się poddawać, tylko właśnie pokazać, że gdzieś tam ma się ten pazur i jest się w stanie temu zaradzić. No i właśnie tutaj, na, w tym momencie, najwięcej ludzi gdzieś tam sobie to odpuszcza, twierdzą, że to nie jest dla nich. No i stąd właśnie to przekonanie, że nie każdy może zostać programistą. My jakiś czas temu prowadziliśmy webinar, ja go postaram się podlinkować. webinar z Natalią Konarkowską na temat nauki programowania i na temat tego, że, że po jakimś czasie każdy tak naprawdę ma ten no, zjazd na dobrą sprawę. Czyli, czyli uczymy się przez pierwsze przez pewien pierwszy moment jest tak, że wszystko jest nowe, wszystko jest super, o coś kliknąłem, zaczęło działać. Ale po pewnym czasie zaczyna się taka żmudna nauka, i ludzie wtedy często tracą zapał. Tak, tak, dokładnie tak jest. E, fajnie. E, no dobra, no to e, a powiedz mi, e, takie, powiedzieliśmy sobie o tym, że, że trzeba, trzeba jakby być um, systematycznym w pewien sposób. To jest jedna z cech, e, jeżeli, która ułatwia wejście, wejście w IT. Jakie Twoim zdaniem są inne cechy? Na pewno gdzieś tam umiejętność logicznego myślenia to jest jakby bardzo ważne. To też da się wypracować, ale fajnie gdzieś tam mieć na początku i to jakby bardzo fajnie przedstawia nasz test predyspozycji, bo tam jest kilka pytań, które właśnie są na takie typowe po prostu trzeba chwilę pomyśleć i stąd jakby to jest jakby cecha, która też jest bardzo ważna. No i te, ta tzw. Upartość, tak zwana upartość także nie, nie poddawać się, jakkolwiek to zabrać. Ale tak właśnie jest, że jakby wszystko da się wypracować. Ja jestem takim przykładem, bo też jestem samoukiem. E, też zaczynałem gdzieś tam uczyć się z jakichś takich podstawowych kursów. Wtedy jeszcze nie było takich szkół programowania jak dzisiaj e, i nie było kodilli. E, no, no, jakkolwiek to zabrzmie, ale pewnie bym z tego skorzystał, gdybym, e, gdybym teraz nie był programistą, a chciałbym wyjść w świat. IT. E, no i to jest jakby to, to co mówię od początku, że. Pokazać ten pazur i jak gdzieś tam się potkniesz, to, to żeby się podnieść. I to jest ta najważniejsza cecha, którą cechuje programistę. No bo w pierwszej pracy nie ma co ukrywać, że, że zawsze będą jakieś potknięcia, tak? To wszyscy się potykają, ale ważne, żeby wstawać, nie? No tak, to, to, to prawda, to prawda, a to wiesz co, to akurat zróbmy może yy, fajne jakby przejście do tego, e, chciałem się zapytać Ciebie później o to i yy, w jaki sposób się uczyć, nie? jeżeli jesteś na tym etapie właśnie, że dopiero co zaczynasz jesteś w punkcie zero, mm -hmm. na dobrą sprawę, stwierdziłeś, że frontend to jest fajna rzecz i może to jest jakiś sposób na to, żeby wejść do tej branży, i jak Twoim zdaniem, w sensie w jaki, w jaki sposób się, od czego zacząć w ogóle, jeżeli jesteś na, 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 na tym stanowisku zero? Na tak? tym stanowisku zero i chcesz wejść frontend, no to tak naprawdę zacząć od jakichś bardzo podstawowych stron opartych tylko o HTML-a. Gdzieś tam próbowanie, kombinowanie, no a później jakby wejście dopiero w ten świat CSS-a, bo jeżeli gdzieś tam najpierw trzeba poznać. Najpierw trzeba nauczyć się chodzić, żeby móc umieć, żeby biegać, tak? Okay. E, I to zawsze powtarzam swoim kursantom, że nie można wszystkiego robić od razu, tylko trzeba wejść w to stopniowo. E, no i jakby zawsze te podstawy HTML-a to jest coś, co, co na pewno trzeba zacząć. E, później CSS i dopiero jakby taką wisienką na torcie jest ten JavaScript e, i wejście w niego powiedzmy gdzieś tam na samym końcu. Okej, okay, a myślisz, że na przykład ktoś może. Nie chcę, żeby zabrzmiało to hmm? tendencyjnie, ale pytanie jest takie. Czy myślisz, że trzeba co, cokolwiek sobie przygotować przed bootcampem, czy można na przykład też po prostu przyjść na ten bootcamp i od razu? Jeśli chodzi o nasz bootcamp, no to uważam, że on jest tak przygotowany, że... W tym cudzysłowie, ludzie, którzy umieją włączyć komputer, dadzą sobie radę i tak jest, bo jakby pracuję tutaj już, już trochę i, i miałem takich kursantów, którzy właśnie potrafili tak zwane włączyć tylko komputer, a później naprawdę byli ludźmi, którzy radzili sobie z wieloma problemami w sieci IT. Niektórzy z nich zostali programistami, niektórzy szukają właśnie pracy, więc to. Więc tak, jakby niekoniecznie trzeba coś przygotować, fajnie coś poczytać właśnie o takich typowych podstawach, na przykład zrobić te darmowe kursy, które są u nas. Ej, to, to już tylko się wetnę, to zaraz, zaraz ja podrzucę link do tych kursów dostępnych na, na czacie. Tak, to też jest bardzo fajne, bo tam właśnie przechodzimy przez takie podstawy od, od właśnie tego HTML-a, przez CSS-a, jakiegoś bootstrapa i później właśnie ten JavaScript jako znów ta wisienka na torcie. Okej, okay, JavaScript jako wisienka na torcie. Bardzo fajnie, bardzo fajnie stwierdzone. Słuchaj, a z drugiej strony zupełnie, jak to się stało, że postanowiłeś być mentorem? Wiesz, co u mnie to w ogóle była taka ciekawa historia. Tak naprawdę byłem programistą i w ogóle o tym nie myślałem żeby zaczynać uczyć ludzi. Gdzieś tam w pracy się udzielałem, po prostu pomagałem kolegom. I kiedyś mam od dawna konto na LinkedInie, i kiedyś napisał do mnie prezes Kodilla. wtedy jeszcze jakby nie było tutaj tak rozwiniętego działu HR, i tak dalej. I napisał do mnie, czy nie chciałbym po godzinach pomagać ludziom uczyć się uczyć się programowania. Stwierdziłem, że. Dlaczego nie dlaczego by nie spróbować? Później była jakaś rozmowa kwalifikacyjna, e, pierwsi kursanci, no i tak tu zostałem. <grych> Okej. Okay. A co, co jest w sumie takiego najfajniejszego w byciu mentorem? E, wiesz co, chyba ta możliwość dzielenia się swoją wiedzą, którą teoretycznie gdzieś tam mam. E, jakby ja bardzo dużo czasu poświęcam na rozwój osobisty e, i gdzieś tam staram się ten czas. E, Powiedzmy, zorganizować tak, żeby gdzieś tam w tygodniu zawsze mieć go trochę na rozwój osobisty. No i jakby moja wiedza pracuje w tym IT już trochę i moja wiedza na pewno komuś na początek się przyda. I to jest najfajniejsze, że widzisz jakby te efekty tego, że pomagasz komuś. Wstawianiu pierwszych kroków, a później zdarza się tak, że on nawet czegoś Ciebie nauczy, bo znajdzie coś fajnego, jakąś bibliotekę, albo stworzy jakieś fajne rozwiązanie, które, które cię zaskoczy po prostu, i to jest to jest chyba najciekawsze. Super, bo to wiesz co, bo jakiś tydzień temu rozmawialiśmy tutaj w ramach, w ramach wywiadu, który się pojawi na naszym kanale na YouTubie. Nie, już się pojawił na naszym kanale na YouTubie. Z Pawłem Zagrobalnym i on właśnie mówił podobną rzecz. Powiedział, że, że świetne jest to w tej relacji mentor-kursant, że to, że, że to działa w dwie strony. Tak. Że wy prowadzicie kursantów, ale też, że kursanci często pokazują wam jakieś rzeczy, które pozwalają wam też na wasz rozwój. Dokładnie. E, super. A powiedz mi e, w takim wypadku, e, czy jak na przykład, e, bo często słyszymy, że programiści muszą się całe życie uczyć, mm -hmm. że w zasadzie ciągle trzeba się rozwijać, bo technologia się zmienia, bo to taka branża i tak mm -hmm. dalej i tak dalej. E, to e, jak ty sam się uczysz? E, znaczy, ja jestem osobą, która bardzo lubi czytać dokumentację i jakby, jeżeli ktoś pokaże mi jakiś Wiem, że to jest śmieszne. To... <noise> Czyli nie, wybacz, że. Nie, 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 nie ja rozumiem to, bo to nie, jest, nie jesteś pierwszą osobą, która właśnie tak reaguje na to. Bardzo lubię czytać dokumentację wszelkiego rodzaju. Jak ktoś pokazuje mi tylko jakąś bibliotekę, to, to szukam jakiegoś podstawowego przykładu, jak po prostu wejść w ten. Ekosystem, powiedzmy, danej biblioteki, a później czytam dokumentację, czytam, czytam, czytam. Nie wiem, próbuję robić jakieś proste przykłady. Staram się wybierać takie, takie biblioteki, takie narzędzia, które mają duże community, czyli ten, ten jakby takie społeczeństwo. Tak, tak zapleczę. Gdzie dużo ludzi się udziela. Sam jakby staram też się tworzyć takie biblioteki. A Więc tak się uczę, po prostu e, często też robię tak, że jak potrzebuję coś w życiu codziennym, e, to staram się napisać jakiś system prosty na to, e, typu nie wiem, kalendarz zadań na dzień dzisiejszy, e, po prostu napisałem sobie go i, i po prostu korzystam z niego od iluś tam, e, może nie lat, ale od iluś miesięcy, e, więc jakby staram, sobie, staram się sobie samemu ułatwić życie, a przez to jakby ucząc się. Spoko, bardzo, bardzo fajna odpowiedź. Wiesz, ja po prostu ja się uśmiechnąłem, jak powiedziałeś o tym o czytaniu tej dokumentacji, dlatego, że co rozmawiam z jakimś programistą, to to mówi, że to jest najbardziej żmudna część, tak, tak. część... nauki. Ja też to słyszałem. To jest I... po prostu coś, do czego się gdzieś tam kiedyś przyzwyczaiłem, przeczytałem pierwszą dokumentację, z której wyniosłem naprawdę dużo, i potem już tak zostało, że jak poznaję jakieś nowe narzędzie, albo czytam jakieś artykuł o jakimś narzędziu, to pierwsze, co robię, to wchodzę i patrzę, czy mają fajnie napisaną dokumentację. A jak nie, no to już jest trochę ciężej w nie wejść. Jak jest fajnie napisana, no to jest dużo łatwiej. Jasne, jasne. A powiedz mi, a masz jakąś, jakieś techniki nauki, na przykład jak, oprócz tego, bo mówisz o tym, że uczysz się mm. jakby przez praktykę, jak rozwiązujesz jakieś swoje, swoje problemy, a masz jakieś jakieś techniki, które stosujesz e, często? Wiesz co, stosuje tak zwany Pomodoro Time. O, tak. E, czyli 25 minut typowego skupienia, 5 minut przerwy e, i po 5 razach 20 minut przerwy. E, to jest coś, co pozwala mi się raz, stosuję to w pracy i, i w nauce i w jakichś takich... Sytuacjach na przykład z kursantami, też bardzo często to pomaga mi się skupić typowo na jednej rzeczy, co jakby przekłada się na dużo większą intensywność tego, co robię. Dokładnie. Wspominaliśmy o tej technice właśnie dwa tygodnie temu w naszym webinarze. Ona polega, tak jak, tak jak Oskar powiedział, na tym, że dzielicie sobie, bierzecie 25 minut takiej skupionej pracy, potem macie 5 minut przerwy i potem znowu 25 minut. Trzy cykle są po 25 ja minut. Ja robię 5, ale są trzy. Zazwyczaj, zazwyczaj są trzy. cykle, a potem jest, potem jest 15 minut przerwy. Ja robię 20, ale 20. chyba normalnie jest 15. No to można dostosować. No, to dostosowuje ta... to się pod siebie. Pod siebie, oczywiście bardzo ważne, że ja wtedy na przykład odkładam telefon gdzieś zupełnie na bok, wyłączam wszystkie powiadomienia z maili, z jakichś stron systemów i tak dalej, żeby mnie to nie rozpraszało, bo jakby w tej technice chodzi o to, żeby typowo skupiać się na problemie, żeby nic dookoła ci nie rozpraszało. Wtedy właśnie zakładam słuchawki, e, moja dziewczyna ogląda seriala, ja Gdzieś tam. Klepiesz. Klepię w klawiatury. Znam, znam, robię dokładnie to samo. Eee, to jest świetna technika, szczególnie dla tych ludzi, którzy, których nawet telefon, który nie wydaje dźwięku, ale leży gdzieś tak. tam obok, rozprasza, dlatego że myśli, że może coś sprawdza. Tak, ja, ja jestem potrafisz. właśnie takim człowiekiem, że tak. gdzieś tam. Mam zawsze mam samo. z tym problem, że gdzieś leży urządzenie, muszę je podnieść, bo <laughs> tak. coś tam nie przyszło. No spoko, a w stosunku do kursantów powiedz mi, czy, czy masz jakieś techniki, które zazwyczaj stosujesz, jak kursanci do ciebie przychodzą, żeby żeby im pomóc w nauce, czy tak, wiesz co, jakby wychodzę z założenia, że. Kursant e, powinien sobie poradzić teoretycznie ze mną, e, ale ja nie daję gotowych odpowiedzi. E, stosuję e, taką zasadę, że ja rzucam wędkę, a rybkę musisz sobie złowić sam. E, często stosuję też taką praktykę, że jeżeli kursant ma jakiś problem, e, to ja na przykład piszę kawałek kodu który rozwiązuje ten problem, ale nie ściśle pod tego kursanta, tylko na przykład, załóżmy, że kursant ma stronę internetową i ma problem, że coś mu się nie wyświetla, to pisze podobnie wyglądającą stronę, na podobnych zasadach działającą, ale w zupełnie inny sposób, tak żeby postarał się przeanalizować ten kod, znaleźć rozwiązanie i zastosować je u siebie. To jest o tyle fajne, że jakby nie ma co ukrywać, że programiści pracują raczej w zespołach, takich freelancerów jest dużo mniej. Jakby zdarzy się, że twój kolega, koleżanka pojechał na urlop, no i jakby wasz system produkcyjny gdzieś tam przestał działać. I umiejętność czytania czegoś kodu jest bardzo ważna, ze względu na to, że jakby twoim zadaniem będzie wejść ten kod, znaleźć ten problem i go rozwiązać. Stąd jakby stosuję też często taką technikę. Okej, okay, czyli, czyli pokazujesz, pokazujesz na na praktyce jak to tak. wygląda. To też jest ciekawe z punktu widzenia, wiesz, z punktu widzenia tego, jak my mówimy o bootcampach często, bo my mówimy w taki sposób, ja to powtarzałem i w filmach, i w webinarach, że my staramy się, żeby te bootcampy jak najbardziej odwzorowywały rzeczywistość, tak. która, która będzie po, po bootcampie, czyli jakaś praca jako mm -hmm. frontendowiec na przykład. No, ten projekt zespołowy jest przykładem tego. Tak. No ale też jeżeli we współpracy z mentorem to widać, no to świetnie. Um, a powiedz mi, yy, jakie są, yy, okej, okay, yy, rozmawialiśmy o tym, yy, od czego od zera zacząć. A jak na przykład yy, zdarza Ci się, bo powiedziałeś przed, przed, przed rozmową, że już miałeś sporo tych kursantów, nie? I... No, trochę ich było. <laughs> tak, tak bliżej setki, prawda? Tak, coś, coś, coś koło tego. Coś mhm. koło tego. To powiedz mi, bo pewnie wielokrotnie widziałeś, jak ludzie zaczynali po prostu mhm. tą naukę. I Jakie są najczęstsze błędy na samym początku? E, wiesz co, ja jakby prowadziłem bootcampy tak jak wiesz, typowo frontendowe, więc najczęściej ludzie mają problem z jakością kodu I, jakby nie z samym tym kodem, bo na początku ludzie bardzo szybko załapują, co trzeba napisać, gdzie co wstawić. Natomiast jakość kodu to jest coś, co na początku bardzo gdzieś tam jest widoczna. I zawsze robię to samo z każdym kursantem: to znaczy w pierwszym module tworzymy bardzo prostą stronę internetową. I ja ją zawsze zapisuję sobie na dysku. Dla każdego kursanta, i pokazuję mu ją po jakimś czasie, żeby zobaczył, jak tak naprawdę. Bo jakby ludzie twierdzą, że że oni nie zawsze odczuwają ten taki swój własny rozwój. I to jest właśnie bardzo dobry przykład. Pokazać na takim prostym przykładzie. Tu wyglądała Twoja strona kiedyś, teraz wygląda tak. I idzie to bardzo prosto porównać i ludzie sami jakby są w stanie złapać swoje błędy, od razu je pokazać. Więc jakby oni nawet nie są świadomi tego, że tak bardzo się rozwijają. No, to prawda, to prawda. Często nam trudno jest ocenić, niezależnie do czego podchodzimy, często tak. nam jest trudno ocenić nasz rozwój, dlatego że codziennie robimy tam pół kroku do przodu. Tak. A fajnie jest zobaczyć z samego początku, jak, jak, jak robiłem i co, 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 jakie złe błędy, złe błędy, jakie błędy po prostu popełniałem. <laughs> Okej, okay, czyli mówisz, że po pierwsze, po pierwsze nauka poprawnego pisania kodu. Tak, ale to jakby wychodzi z czasem, bo to jakby hmm. tego nie da się nauczyć od razu. To, to musi przyjść z czasem. Czym więcej będziesz pisał tego kodu, tym sam będziesz wyłapywał w nim błędy. I to jest, to jest praktyka, praktyka, praktyka i praktyka. Nie? Czyli myślisz, że na przykład po, po nauce, już jakby abstrahując od bootcampu, hmm. ale powiedzmy, że uczę się przez jakiś czas, Robię sobie pierwszą stronę i potem po pewnym czasie po prostu powinienem robić następne projekty, bo na każdym tak. projekcie się czegoś uczysz. Tak, dokładnie. Jakby okay. wychodzę z założenia, że praktyka to jest coś, co najwięcej uczy. Wiadomo, że teorię też trzeba znać, no bo bez teorii no nie tak, podejdziesz jasne. do praktyki. Ale ta praktyka i wałkowanie tego ciągle jest czymś, co, co jakby powoduje, że jesteśmy lepszymi programistami. Wszyscy. Jasne. No to ja mam dla ciebie pytanie, e, takie. Czy miałeś już w swojej karierze mentora takie przypadki uczniów niereformowalnych? Że miałeś wrażenie, że po prostu nic z tego nie będzie albo... Bo zawsze mówimy o tych dobrych, mm -hmm. wiesz, o tych, o tych przypadkach, gdzie to... o których zresztą zaraz powiemy. Mm -hmm. Ale chciałbym zacząć jednak od, tego, od, tej, od tej strony drugiej. Znaczy wiesz co, ja zawsze bardzo indywidualnie podchodzę do każdej osoby i staram się gdzieś tam być elastyczny. Natomiast jasne, to jest... Ludzie są różni, charaktery są różne. Często zdarza się tak, że po prostu nie dogadasz się z kimś, bo po prostu twój charakter jest taki, a nie inny. Innej osoby jest taki, a nie inny. I tak, owszem, jakby zdarzały się takie osoby też, które typowo. Może powiedzmy nie, nie, że się nie nadawały, ale widać było, że, że jakby to nie jest dla nich, oni się w tym nie widzą, czasem było też tak, że nie wiem, że, że robili to, żeby spróbować, ale do końca sami nie byli pewni, czy chcą, czy nie chcą, to jest właśnie ten największy problem, że ludzie często nie wiedzą, czego chcą do końca a jakby nie wiedzą, czy to będzie dla nich, fajnie spróbować, bo to jakby jest coś, nowe doświadczenie i tak dalej, no ale tak jak powiedziałem na samym początku, to są też ci ludzie, którzy się potykają i, i nie wstają, nie? Okej, okay, dlatego, że, że mieli słomiany pełno na tak, samym starcie. Tak, mieli słomiany pełno na samym starcie, więc jakby już jakby z samego tego początku już wynikało, że, że nic dalej z tego nie będzie. Okej, okay, a powiedz mi, czy na przykład coś takiego można byłoby temu zapobiec w taki sposób, że, że te osoby po prostu by zrobiły, zrobiły lepszy research na samym początku? Czy... Wydaje mi się, że... Że tak, że jakby research tego i próbowanie na początku, tak jak powiedziałem, e, zrobić sobie te proste jakieś tam zadania, na przykład te, które mam na Kodilla, Zrobić sobie te pierwsze mini kursiki i sprawdzić, czy to jest w ogóle dla ciebie, nie? Zrobić ten test predyspozycji. E, to jakby bardzo dużo już daje na sam start i jakby e, definiuje to, czy, e, czy chcę, chciałbyś to robić dalej, czy nie. Jakby wtedy, wtedy dopiero podjąć decyzję, a, a często ludzie po prostu podejmują na hura, a później Później okazuje się, że to nie do końca jest to, czego, czego sami by chcieli, a sami nie wiedzą, czego chcą, więc, okay. więc to się wyklucza. Już widzę, że się pojawiają pierwsze, pierwsze pytania. Słuchajcie, na nie oczywiście zaraz odpowiemy, jeszcze, jeszcze po, o paru rzeczach porozmawiamy, ale przejdziemy zaraz do pytań i chętnie na, na wasze pytania odpowiemy, więc już myślcie o co byście chcieli Oskara zapytać albo mnie. Postaramy się może razem jakoś odpowiedzieć. E, dobra, a w takim razie, e, a mógłbyś nam sprzedać jakąś historię, oczywiście bez imion, bez nazwisk, e, jakąś historię ucznia, który był bardzo zdolny, jakiś wyjątkowo zdolny? E tak, może nazwiska nie będę podawał, ale to był pierwszy mój kursant, którego w ogóle kiedykolwiek dostałem. Dostałem powiadomienie mailowe, że jakby został mi przydzielony pierwszy kursant i to była naprawdę, przez te dwa lata jeszcze nigdy nie miałem takiej osoby, jak właśnie... Ta osoba. E, raz, że bardzo sumiennie podchodził do wszystkiego, e, starał się robić wszystko na bieżąco, i dodatkowo jeszcze gdzieś tam, e, gdzieś tam robić jakieś rzeczy na boku, żeby się uczyć. E, no i koniec końców ten kursant jakby zastąpił mnie w mojej poprzedniej pracy. E, jakby został programistą w mojej poprzedniej pracy, ja stamtąd odchodziłem i jakby poleciłem właśnie, e, właśnie tą osobę, i teraz tam pracuję. Wiem, że Ma się dobrze, wcześniej już pracował jako programista. E, nie miał raczej z tym problemu, żeby wejść w ten świat. To jest to, o czym powiedziałem przed chwilą: jak podchodzisz do tego z jakimś dobrym nastawieniem, no to, to od razu zupełnie inaczej wygląda niż, niż taki słomiany zapał. Okej, okay, czyli, czyli w tej pracy, którą, z której odszedłeś się, za, za zatrudnił się tak. nasz absolwent. Tak, dokładnie. Ale nie zaraz po zakończeniu bootcampu, czy od razu po zakończeniu? E, zaraz po zakończeniu bootcampu on znalazł jakąś inną pracę, pracował tam okay. przez e, półtorej roku bodajże, jakoś tak, bo on był na tym półrocznym, mm -hmm. wtedy jeszcze chyba nie było tego dziewięciomiesięcznego bootcampu, z tego co mm -hmm. kojarzę. Był ten półroczny bootcamp, on e, zaraz po nim chyba dwa miesiące, miesiąc coś takiego znalazł, pierwszą pracę, pracował tam półtorej roku i zaraz. Zaraz po tym wskoczył tutaj do, do mojej poprzedniej firmy. Super, bardzo fajna historia. To jest jakby o tyle też budujące dla mnie, tak? że jakby pomogłem mu wejść w ten, w ten świat IT i jakby widzę te rezultaty. I jakby to nie jest jedyna osoba, która, która jakby była gdzieś tam moim kursantem, kursantką, którzy teraz pracują w IT, bo takich osób jest naprawdę dużo. No, można powiedzieć, że z 80% ludzi, których miałem dotychczas, już pracują w IT, a cała reszta albo już jest po jakichś zaawansowanych rozmowach albo już gdzieś tam są na tym etapie wchodzenia dopiero na te rozmowy, więc, więc widać, że, że jakby to przekłada się też bardzo na mnie, że widzę, że te efekty, że coś tam pomogłem i oni tutaj tutaj już coś robią. To a jest niedługo, bardzo fajna świadomość. A niedługo, kto wie, może sami zostaną mentorami w Codilla. Okej, okej, okay, okay. to za, zaraz przejdziemy do tego pytania o, to, o, o mentorów, ale powiedz mi, bo nasunęły mi się od razu dwa pytania. E, pierwsze, czy, czy Twoim zdaniem, na przykład, jak w tej chwili wygląda, wygląda w ogóle rynek pracy? Czy po, po zakończeniu bootcampu, jak trzeba podejść do, do, do szukania pracy? Bo mówisz, że sporo z tych ludzi znajduje pracę. Znaczy, wiesz, co na pewno nie bać się wysłać CV i chodzić na rozmowy, ze względu na to, że każda rozmowa, nawet jak się tam nie dostaniesz, to jest jakby feedback od firmy. O, mucha. Feedback od firmy, która, która cię rekrutuje, i od razu masz informację, co fajnie by było, gdybyś poprawił, i tak dalej, i możesz się przygotować od razu do następnej rozmowy. Yes. Więc wysyłać te CV-ki, chodzić na te rozmowy, to przede wszystkim, bo, bo to da ci bardzo dużo. Tak jak mówię, nawet jak cię nie przyjmą, to dostaniesz fajny feedback, bo większość firm IT teraz na rynku robi tak, że, że nawet jeżeli gdzieś tam ci odmówią, no to, to dostajesz pełen feedback tego, co fajnie by było, gdyby Gdybyś, gdybyś przerobił. A odpowiadając na Twoje pytanie, jak wygląda rynek, IT, to wszystko zależy też od regionu, w którym mieszkasz, bo to jest z tego, co kojarzę, gdzieś tam na Śląsku, jest trochę więcej firm, na przykład niż gdzieś tam na północy, więc to bardzo zależy, ale to raczej pytanie do działu HR. Tak. Niż do mnie. Dzisiaj tak, to prawda, to prawda. Tak chciałem zapytać, no bo mówisz, że masz kontakt. Właśnie, właśnie. Oto, to, to było drugie pytanie moje. E, utrzymujesz kontakt ze swoimi kursantami? Po tak, sobie... ja zawsze jestem taką, raczej jestem osobą otwartą dla ludzi e, i zawsze gdzieś tam proszę o to, żeby czy mogę sobie zostawić ewentualny kontakt, e, żeby się odezwać, właśnie tam, nie wiem, za trzy miesiące, za pół roku, dopytać, jak to wygląda. E, często z kursantami bywało tak, że e, gdzieś tam rozmawialiśmy też po kampach tak prywatnie, spotykaliśmy się i po prostu rozmawialiśmy, albo spotkaliśmy się na ulicy, to w ogóle jest fenomen, że gdzieś tam szedłem po ulicy, spotkałem kursanta i, i pogadaliśmy chwilę, więc tak, ja raczej nie odcinam powiedzmy tej hmm. liny, nie palę mostów, tylko raczej zawsze zostawiam sobie ten kontakt, żeby właśnie porozmawiać jak to tam, jak to tam wygląda dalej w jego karierze. Spoko, a powiedz mi, bo to w takim razie bo mówisz, że utrzymujesz kontakt, a bierzesz udział na przykład w rozmowach na czacie? Zdarza się, że można cię tam na czacie, na czacie naszym wewnętrznym? Tak, znaczy staram się tam udzielać jak, jak najczęściej się da. I tak tam też to jest ciekawe, że tam też poznałem jedną osobę, która, którą później spotkałem w firmie. Byłem na jakiejś rekrutacji w firmie i właśnie spotkałem tam przypadkiem tą osobę, która akurat tam pracowała. A powiedzmy, rozmawiałem z nią tam, nie pamiętam, strzelam pół roku wcześniej na czacie, zobaczyłem awatar, mówię, to jest ta osoba, i ona <grym> teraz tam pracuje, więc, więc tak, gdzieś tam zdarza się, że właśnie spotykam tych kursantów gdzieś tam. Całkowicie przypadkiem to nie jest tak, że się umawiamy, ale całkowicie przypadkiem w jakiejś właśnie firmach IT, gdzie, gdzie tam chodzę. Nie? Słuchaj, do, dochodzimy do 38. minuty naszego, e, naszego webinaru. Ja mam dla Ciebie jeszcze dwa pytania, mm -hmm. a potem przejdziemy już do pytań, e, pytań samych, e, samych, no waszych pytań, na dobrą sprawę. To tak, pierwsze, to jest pytanie, o którym już troszkę, troszkę opowiedziałeś, ale tak może, może konkretnie, jeżeli nas oglądają nasi kursanci mm -hmm. albo osoby, które zaraz zostaną naszymi kursantami, masz jakieś rady, rady dla nich, jeżeli chodzi o przebieg bootcampu, jeżeli chodzi o nastawienie się też może do, 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 do pracy? Na później? pewno pozytywne nastawienie i nie zamykanie się na rozwiązanie i oczywiście, jakby pytanie. Pytanie, pytanie i pytanie swoich mentorów na tym właśnie naszym czacie: zadawanie pytań, ze względu na to, że jakby z perspektywy czasu, jak ja się uczyłem, wiem, jak to wyglądało. Ja bałem się zadawać pytań, bo jakby byłem bardzo młody wtedy i byłem w pierwszej swojej firmie. I z perspektywy czasu wiem, że to nie było dobre, ze względu na to, że ja dochodziłem do jakiegoś rozwiązania, strzelam trzy dni, a kolega starszy doświadczeniem wytłumaczyłby mi to w 15 minut, jeszcze pomógł zakodować, więc jakby pytać, Pytać, pytać i pytać, no bo jakby po to jesteśmy. To jest jakby coś, co. No i nie poddawanie się, to co powiedziałem na początku, gdzieś tam, wiadomo, każdy ma trudności. To, to nie jest łatwe, ale jeżeli do tego się usiądzie, no to, no to wszystko da się zrozumieć. Okej, okay, to teraz w drugą stronę. Drugie pytanie. Czy, czy masz jakieś rady na przykład dla kogoś, kto się w ogóle zostawia, zastanawia, czy zostać mentorem? I, i w ogóle jak. Wiesz, jak z perspektywy czasu i jakimi cechami musi się de, de charakteryzować mentor? Na jest. pewno komunikatywność, tak? No mm -hmm. bo tu jakby zdarza się, że ludzie są zamknięci w sobie, no bo każdy ma inny charakter, tak? Więc jakby kursanci są bardzo różni, trzeba do nich podchodzić całkowicie indywidualnie, więc na pewno komunikatywność, na pewno duża wiedza techniczna, no bo tutaj nie może być tak, że kursant gdzieś tam cię zagnie pytaniem, że tak powiem. Chociaż tak też się zdarza, bo e, tak jak powiedziałem wcześniej, kursanci sami podrzucają nam jakieś rzeczy, które gdzieś tam znaleźli, o których my na przykład nie wiemy, no bo nie można znać całego internetu. No tak? Oczywiście, ale na podstawach. Tak, e, więc jakby duża wiedza techniczna, ta komunikatywność, co więcej, dobre podejście jakby do takiego codziennego życia, tak, czyli jakby powiedzenie, że okej, okay, jestem, możesz ze mną porozmawiać, taka otwartość dla ludzi, tak. Super, super. Wydaje mi się, że to bardzo fajnie podsumowuje to, o czym mówiliśmy do tej pory. Zarówno z jednej strony, jak i z drugiej, ze strony kursantów, jak i mentorów. Ja jeszcze bym chciał, zanim przejdziemy do samych pytań, chciałbym, chciałbym pokazać takie zebrane, zebrane informacje, jakie, jakie nasi kursanci o mentorach nam zostawili. Często mówią, często mówią kursanci, że super jest, aha, jeszcze powiem skąd to wziąłem. To jest 531 opinii naszych kursantów o mentorach. Po ukończeniu bootcampów. No i często mówią kursanci, że świetne jest to, że mentorzy pokazują rzeczy spoza programu. Zaraz przejdziemy do tego, czy, czy zdarzało ci się dawać jakieś dodatkowe zadania. O tym, że nie dają gotowych rozwiązań, no to mówiłeś dokładnie to samo, że nie dajesz gotowego rozwiązania, tylko pozwalasz kursantom samemu do tego dojść. Wydaje mi się, że to jest jeden z takich lepszych sposobów na naukę. Tak, tak. Myślisz, okej. Okay. I że używają często prostego języka. To jest coś, co często się też powtarza, dlatego że większość naszych kursantów to są ludzie, którzy wcześniej nie mieli do czynienia z programowaniem. I taki prosty język, przełożenie trudnych, skomplikowanych, technicznych rzeczy na prosty język, no to. Istotne, istotna umiejętność mentora. No i oprócz tego cierpliwość, cierpliwość, cierpliwość. Zdarza no się? Tak, znaczy wiadomo, że każdy gdzieś tam ma jakąś swoją granicę i czasem po prostu musi odejść na chwilę od komputera, nie wiem, zagrać w Fifę albo coś. No oczywiście. E, po prostu rozluźnić się i to nie tylko mentorzy, ale też kursanci gdzieś tam zawsze polecam, że gdzieś tam mają jakiś problem, żeby, żeby po prostu odejść na chwilę i podejść do tego z chłodną głową i tak samo jest tu Tutaj, jakby podejście i chłodna głowa, to jest coś, co, co jest potrzebne na pewno. Jasne, jasne. Ja Wam zostawiam miejsce już na pytania, więc piszcie, jeżeli macie jakieś pytania do nas. A chciałem jeszcze wspomnieć o tym, że um, e, chciałem jeszcze wspomnieć o tym, o tej cierpliwości, mm -hmm. że często jest też wymieniane, wymieniane przez naszych kursantów, że jakby, że, że jeżeli zadają po raz dziesiąty to samo pytanie, to mentor jest w stanie spokojnie do tego wrócić i e, nawet bez złości, bez czegoś wytłumaczyć, wytłumaczyć jak to wygląda. E, no dla osoby początkującej to na pewno jest mega, e, mega istotne. Dobra, ja już przychodzę, szukam, szukam waszych pytań, przełączę się, tak żebyście nas też widzieli i cofnę się, cofnę się do tego, co było wcześniej zadawane. Ktoś prosi, żebyś dał autograf. Będziesz rozdawał autografy? Tak, będę rozdawał autografy. Było pytanie, czy webinar będzie później dostępny? Tak, jeżeli się zarejestrowaliście na naszej stronie i podaliście maila, to ja jutro roześlę link do tego webinaru dla osób, które nie mogły być od początku albo chciałyby go jeszcze raz obejrzeć, albo komuś udostępnić. Będzie dostępny, tak, jak najbardziej. Czy są jakieś odgórne wytyczne odnośnie postępowania z kursantami, które narzuca Kodilla? E, nie, to raczej jest bardziej takie, e, jakby zależy od nas, tak, mentorów. Gdzieś tam wiadomo, że są jakieś wytyczne, e, jak należy. Traktować kursantów, no bo nie można, nie można o tym nie wspomnieć. Natomiast to raczej jest bardzo zróżnicowane, bo to każdy, każdy mentor inaczej podchodzi do kursantów. Każdy mentor ma jakieś swoje nawyki, o których jakby też często rozmawiamy. Więc nie, nie ma jakby, nie ma czegoś takiego jak odgórnie narzucone super zasady. Tak? Nie, jest, ja ze swojej strony tylko dodam, że jest oczywiście treść bootcampa. Która jest, po prostu wyznacza jakiś tak. tor, którym, którym e, idziecie, ale e, z, nasze, z naszej perspektywy, e, wolność, jeżeli chodzi o współpracę z mentorem, jest dość istotna, dlatego że, tak jak wcześniej wspominaliśmy, każdy inaczej się uczy, każdy ma inne podejście, tak. więc, e, więc no nie, narzucamy, nie narzucamy niczego z góry pod tym względem. E, jest jeszcze, Łukasz też, to było pytanie od Łukasza, i Łukasz jeszcze zapytał, kto pisze bootcamp to ja może odpowiem, w bootcampy, bootcampy pisze nasz dział edukacji, który serdecznie pozdrawiamy, często we współpracy z mentorami. Także, także to, są, to są jakieś praktyczne przykłady najczęściej w tych bootcampach, które się biorą z doświadczenia i z umiejętności jednej i drugiej strony. Już patrzę niżej. Tak, pytanie o to, czy dostaniemy materiały później, czyli, tak jak mówiłem, oczywiście, wyślemy. Czy uważasz, że po samym Bootcampie Kodilli, to jest pytanie od Damiana, można znaleźć pracę jako programista? Tak. Ze względu na to, że jakby ten materiał jest na tyle obszerny i porusza najważniejsze jakby rzeczy, które są teraz ważne na rynku. IT, czyli właśnie ten JavaScript, bardzo duży nacisk jest na niego i jakby uważam, że, że tak, że jak najbardziej po samym bootcampie jesteś w stanie znaleźć pracę. Tak jesteś w stanie. Okej. Okay. Karolina, ile godzin w tygodniu można liczyć na Twoją pomoc podczas trwania kursu? No, tak naprawdę, jeśli o to chodzi, no to przeprowadzamy raz w tygodniu rozmowę, która trwa 45 minut, ale to nie oznacza, że jestem dostępny tylko, tylko przez 45 minut. Nie, jakby to jest rozmowa wideo, w której poruszamy najważniejsze tematy gdzieś tam z całego tygodnia, ale w międzyczasie rozmawiamy na naszym czacie wewnętrznym, gdzie poruszamy się tak naprawdę codziennie. To jest taka rutyna, że po prostu rozmawiamy. Niekoniecznie o bootcampie, ale też o, o gdzieś tam takich codziennościach, bo też się zdarza, że, że rozmawiam tak luźno z kursantami. No bo to jest ważne, żeby wiedzieć, co się u nich dzieje i tak dalej, i tak dalej. No więc jestem dostępny tam tak naprawdę od poniedziałku do soboty. Niedziela to jest chyba jeden dzień, kiedy odpoczywam, chociaż i tak mam czat na telefonie i, i staram się odpisywać, więc tak naprawdę można powiedzieć, że jak. Nie odpisuję na czat, tylko między trzecią a siódmą, jak śpię. <grymnie> <grymnie> Bardzo mało snu. Powinieneś więcej spać zdecydowanie. E, Karolina też pyta, czy dajesz zadania dla chętnych swoim kursantom. E, tak, ja jakby mam przygotowaną całą gdzieś tam taką listę powiedzmy e, takich zadań zdarza się, że, że jeszcze je rozszerzam o dodatkowe rzeczy, ale odpowiadając na pytanie, tak, jakby przeważnie, przeważnie jest tak, że jeżeli ktoś o coś prosi, to jakby nie mam z tym problemu pod warunkiem, że gdzieś tam najpierw są, są spełnione te zadania bootcampowe, są porozwiązywane i ktoś jest na bieżąco to i oczywiście ma czas na to, żeby podjąć takie zadanie, to jak najbardziej zawsze, nawet często jest tak, że sam to proponuję, żeby, żeby po prostu dla swojego rozwoju, jeżeli ktoś ma czas, żeby Czyby po prostu podejść do czegoś takiego? Trzecie pytanie od Karoliny. Bardzo e, sporo, sporo pytań. E, czy poleciłbyś jakąś stronę albo książkę dla początkujących, z którą warto się zapoznać przed kursem Web Developer? E, znaczy, jeśli chodzi o książki, to nie ze względu na to, że niestety książki mają to do siebie, że zanim zostaną przetłumaczone na język polski, to już może być tak, że są nieaktualne i to jest niestety wada i zaleta światła IT że, że jakby to wszystko tak dynamicznie się rozwija i trzeba to śledzić że, że książki po prostu nie są aktualne, natomiast strona to wszystko zależy od, od tego co, do czego chcemy podejść, jeśli chodzi o samego HTML i CSS zawsze polecam W3School to jest bardzo fajna strona oficjalna od W3C, który jest, powiedzmy, tym, tym globalnym wyznacznikiem html i css i nie tylko. Więc to jest strona, na której zawsze, zawsze znajdziemy raz, że przykłady, dwa, tam też są jakieś takie bardzo proste zadanka, więc jak najbardziej. No, i oczywiście te, te darmowe bootcampy, darmowe kursy, kursy. o których mówiłem tak, wcześniej, dosłownie. bo to też jakby jest raz, że mega dobrze przygotowane, dwa, że jest tam bardzo dużo takiej wiedzy, która, która jest potrzebna na start. Okej. Okay. Tomek pyta: Czy 30, 34 lata to za dużo, żeby zacząć, zacząć programowanie? E Mogę powiedzieć taką anegdotkę, jakby bez nazwisk i tak dalej, że miałem kursanta, który miał 56 lat i całe życie pracował na magazynie, a teraz pracuje jako junior developer. A proszę. E, więc jakby to słowo junior jest często źle kojarzone, bo ludzie myślą, że wiek ma tutaj znaczenie. E, nie ma. Jakby ważne jest to, żeby, e, żeby próbować i jakby nie przejmować się tym. Ważne, żeby dobrze do tego podchodzić z chłodną głową i, i z pozytywnym nastawieniem to, o czym powiedziałem wcześniej. To jest też fajnie, fajnie wspomnieć tutaj o tym. Dzisiaj, dzisiaj tutaj mieliśmy wywiad, który znowu znowu nawiąże, pojawi się na naszym YouTubie. Mieliśmy wywiad z jednym z naszych absolwentów, który też miał 34 lata i był wcześniej pracował i w magazynie, i pracował jako ratownik w pogotowiu i po prostu w pewnym momencie stwierdził, że, że chciałby coś innego robić. Przebranżowił się i obecnie musieliśmy przyspieszyć ten wywiad dlatego, że w niedzielę wyjeżdża do Mrgowa, gdzie będzie zaczyna swoją pierwszą pracę jako junior frontend developer. Więc historia, historia bardzo fajna. Już, patrzę, czy patrzę, czy jeszcze jakieś pytania padły. Twój najstarszy, najmłodszy student. Ten najstarszy eee, najstarszy 56 lat z tego co kojarzę? 54, 56, coś takiego. Eee, najmłodszy była osoba, która miała 17 lat. Eee, stosunkowo niedawno skończyła bootcamp. Eee, bardzo poważne pytanie od Damiana. Eee, Okej, okay, moment. Magdalena pyta, pyta o to, ilu najwięcej miałeś kursantów? Adamian, ja bym Cię poprosił o takie doprecyzowanie tego pytania, bo zapytałeś, czy jesteś dumny z tego, że dzięki poświęceniu jesteś kim teraz jesteś? To Nie, ciężko, odpowiedzieć. ciężko odpowiedzieć na to pytanie. <laughs> Ale Magdalena pyta, ilu miałeś najwięcej kursantów? Chyba nie do końca mogę o tym mówić. Mogę? Aha, nie okay. mogę? No tak, tak nie wiem. Tyle pir razy drzwi, no to powiedzmy, że gdzieś tam. Znaczy, ogólnie wszystkich kursantów, których miałem, było grubo ponad setka już, odkąd tutaj pracuję. Natomiast w jednym czasie tych, których miałem, no to powiedzmy, gdzieś tam koło w granicach 20 25. Okej, okay. okej. Okay. No Teraz patrzę, nie pojawiają się jeszcze jakieś pytania. Jeżeli macie pytania, to piszcie. My zaraz do nich wrócimy. Ja szybko poszedę do tego, żeby Was zaprosić na kolejne webinary. Już przechodzimy do tego. Zapraszam Was na kolejne webinary. Zapiszcie się na, na, na te następne. Za tydzień mamy webinar o pracy zdalnej, gdzie z Marcinem będziemy rozmawiali o tym właśnie, jak pracować, jak. W zasadzie o wszystkim do pracy zdalnej. Czy warto, jak, jak pracować zdalnie, jak doprowadzić do tego, żeby dało się pracować zdalnie i plusy, minusy pracy zdalnej na kodilla.com. Możecie się zapisać. A jeżeli, jeżeli nie pojawią się zaraz jakieś jeszcze pytania, no to myślę, że będziemy powoli kończyć. Ok, dobra, Damian doprecyzował swoje pytanie. Czy, czy jesteś zadowolony z pozycji, na której pracujesz obecnie jako programista? Bo poświęciłeś mhm. sporo, spory kawałek życia, jak mówisz, że zacząłeś w wieku 18 lat już pracować, mhm. no to czy, czy jesteś zadowolony? I ja jeszcze rozszerzę może to pytanie: jak widzisz, jak widzisz swoją ścieżkę kariery, w którą stronę chciałbyś iść? Znaczy, odpowiadając na pytanie Damiana, tak, jakby to jest coś, powiedzmy, dzięki czemu Jestem tu, gdzie jestem teraz, czyli siedzę tutaj i rozmawiam z Tobą. A nie jestem, powiedzmy, nie wiem, nie gram w billarda z kolegami w barze, więc tak, jak najbardziej, jakby jestem z tego zadowolony, ale to, to nie wyszło samo z siebie. To jakby poświęciłem masę godzin, setki, tysiące, może nawet godzin na, na swoją naukę, no bo tak jak wspomniałem, jestem gdzieś tam osobą, która raczej jest takim samoukiem. A odpowiadając na Twoje pytanie, gdzie widzę siebie i jak widzę swoją ścieżkę kariery, nie do końca o tym myślę, jeśli mam być szczery. Raczej wychodzę z założenia, że co jest teraz, to jest teraz, a co będzie później, to będę się martwił później. Fajnie. Raczej mam jakieś wiadomo, każdy ma jakieś tam swoje plany. Raczej, raczej widzę siebie za kilka lat dalej jako frontend dewelopera, dalej rozwijającego się, no i miejmy nadzieję, że dalej udzielającego się w Kodilla. Hmm. Super, super. Ja myślę, że to świetnie podsumowuje nasz dzisiejszy webinar. Słuchajcie, jeżeli będziecie mieli jeszcze jakieś pytania do Oskara, to zostawcie je pod tym filmem. Ja jutro postaram się z konta Kodili przekazać je Oskarowi, i możemy liczyć może na odpowiedzi. Jasne, jasne. <laughs> super. Dzięki wielkie za ja to, że nas odwiedziłeś. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że podobał Wam się webinar. Dzięki wielkie, że z nami byliście. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to zapraszam do, zapraszam do kontaktu. Możecie do nas wysłać maila, możecie do nas zadzwonić, możecie napisać, a jeżeli, tak jak mówiłem, jeżeli nie, nie byliście od początku z nami albo nie mogliście zostać do końca, to jutro dostaniecie oczywiście link do webinaru. I to tyle na dzisiaj. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia za tydzień na webinarze z pracy, o pracy zdalnej. Cześć.